Odpowiadając na pytanie, ile dzieci w Polsce cierpi na alergiczny nierzyc nosa, jakie alergeny go wywołują i jakie może być nasze postępowanie, to zgodnie z tym, że mamy w świetle badań mniej więcej 50% populacji, która wykazuje uczulenie na alergeny powietrzno-pochodne, czyli alergeny typu roztocze kurzu domowego, w dalszej kolejności pyłek roślin, i inne alergeny powietrzno-pochodne, możemy przyjąć, że ta liczba będzie wysoka. Oczywiście uczulenie nie koresponduje bezpośrednio z liczbą dzieci ujawniających alergię, ta liczba będzie mniejsza. I w świetle badań, które były prowadzone nawet przez naszych alergologów i zespół pana profesora Samolińskiego, w świetle badania ESAP, w grupie dzieci szkolnych, zarówno na początku okresu szkolnego, jak i w połowie okresu szkolnego, to jest to między 25 a 30% pacjentów z alergicznym nierzytem nosa. W przypadku tych częstych alergenów, czyli roztoczy kurzu domowego, czy pyłku roślin, to są alergeny, o których myślimy w kontekście immunoterapii u dzieci, które ukończyły 5 rok życia. Mamy do wyboru immunoterapię podskórną i immunoterapię podjęzykową. W obu przypadkach jest udokumentowana wysoka skuteczność. Również w obu przypadkach są pewne dane na to, że jeżeli głównym powodem, dla którego zlecamy immunoterapię, jest alergiczny nierzyt nosa, to również zwłaszcza w odniesieniu do takiej krótkofalowej obserwacji, immunoterapia u dzieci ma właściwości ochronne przed rozwojem astmy u dzieci, które tylko i wyłącznie mają objawy izolowane w zakresie górnych dróg oddechowych, czyli alergicznego nierzytu nosa. Terapia alergenowa przede wszystkim przywraca naturalną tolerancję alergenów, czyli jest to leczenie jak najbardziej naturalne w tym sensie, że mechanizm, gdzie występuje defekt u pacjenta prowadzący do reakcji uczuleniowej, są one za pomocą czy iniekcji, czy tabletek podjęzykowych przywracane do stanu normalnego. Korzyść ze stosowaniem terapii alergenowej w ogóle jest oczywista, a podjęzykowa ze względu na to, że są mniejsze koszty związane z wizytami w gabinecie alergologa, ale także to są koszty takie ogólne społeczne, bo wiadomo, że wizyta pacjenta w celu podania iniekcji wiąże się z utratą nieraz całego dnia pracy, to są duże koszty. Gdybyśmy policzyli globalnie, to immunoterapia podjęzykowa, zwłaszcza gdy byłaby refundowana, przyniosłaby bardzo duże korzyści i dla systemu opieki zdrowotnej bezpośrednio, ale także społeczne.